A cóż to tam leci? Czy to ptak? Czy samolot? Nie, to Hearts of Iron 4 u mnie na kanale. Natchniony ostatnimi wydarzeniami zagram sobie dzisiaj Szwecją, no która po prostu będzie miała za cel spuścić łomot Polsce. I tutaj będziemy musieli się dość spieszyć, bo wiemy, że Polsce łomot w 39 to spuszczą Niemcy, a całe clue tego, co chcę zrobić, no to po prostu mój samodzielny najazd na Polskę. A to nie będzie łatwe. Jakby to powiedzieć, w ogóle nie mamy żołnierzy, manpowera, niczego, nic nie ma w tym kraju tak naprawdę. 10 fabryk cywilnych oraz 3 wojskowe, no po prostu bida z nędzą i nagle jeszcze oparcie, mogę jakieś tutaj statki budować, ale że na flocie się totalnie nie znam, no to od razu cała leci do kosza. Nie wiem, czy ona jest mi potrzebna, czy niepotrzebna. Och, no na razie produkujemy takie tutaj ekwipmenty, chociaż ekwipunek nie będzie problemem, bo po prostu i tak nie będziemy mieli prawie żołnierzy w naszym kraju. No i przez to musimy iść w jakość, co powoduje, że muszę no wybadać jak najszybciej nowe samoloty. Badania, no to już standardowo powiem, że biorę te same standardowe na początek. Duch narodowy, zaczynamy od politycznego wysiłku, bo będziemy szli raczej w nacjonalizm niż socjalizm. Mam już to przetestowane i testowane i tak na początku zbuduję troszeczkę infrastruktury, nie za dużo, ale daje mi to ostatecznie 3-4 fabryki więcej wojskowe niż jakbym tego nie zrobił. Cywilek budować nie będę, je będziemy zdobywali, chyba. Na starcie mamy też 12 dywizji, no tylko piechoty i tak dalej. Przeróbmy to sobie wszystko, zbierzmy w Sztokholmie. To i tak będą tutaj stali i pajacyki walili przez następne 3 lata, więc no na tym mi będzie zależało. O, patrzcie, takie pajacyki robią i przysiad i wszystko dalej. I tak kolejne 3 lata spędzi te 12 dywizji wojskowych. Mamy 22 tysiące manpowera we flocie i powiem szczerze, gdybym znał więcej mechanik tej gry, to bym pewnie wiedział, ile potrzebuję tych jednostek moich wojskowych do udanego desantu na Polskę. A że tego nie wiem, to nawet nie wiem, które okręty mam za bardzo skasować, szczerze mówiąc. Po politycznych wysiłkach lecę dalej w rozwój naszego przemysłu. No co prawda wiecie, no my mamy drzewko generyczne, ale no, w sumie to jest całkiem tu dobre. A tutaj to jakiś pijak to produkował, bo serio, zobaczcie, bonusy do faszyzmu czy komunizmu mamy dopiero jak wprowadzę jedno lub drugie, to jest jakieś takie głupie. Niestety u nas na razie demokracja ma się nieźle, ale ten pan z wąsem spowoduje, że będziemy mieli więcej panów z wąsem w naszym kraju. Idziemy w centralizację, bo to my będziemy tutaj bombardowali, a nie nas będą bombardowali. No, trochę fabryk z eksportu mamy, co prawda mogłoby was kusić, żeby zmienić tutaj to prawo eksportowe na free trade, ale to bez sensu i tak tych fabryk więcej nie dostajemy, zmieniam na early mobilization. I tak, teraz od tego momentu zaczną się zaraz budować już fabryki militarne. Szybsza budowa zawsze na propsie? Jakby to powiedzieć, otwórzmy się na dialog polityczny. I w zasadzie tutaj musimy teraz czekać na parę eventów losowych, żeby nasza brunatna partia doszła do władzy. Więcej wąsatych w naszym kraju. Jeszcze więcej wąsatych. Wybadajmy samoloty. Pompeczki też dobra sprawa. Tak, zdyskredytujmy naszą partię rządzącą. I teraz pozostało już tylko czekać, żeby tutaj nabić 51%. Potrzeba nam zdecydowanie więcej manpowera. Nieźle, podchodzimy już pod 40 fabryk. Wysyłamy atasze wojskowego do Chin. No, znaczy ten czas, że wreszcie już mogę zacząć, nie wiem, dosłownie wypróżniać się moim wojskiem. Zobaczcie, jak tutaj potężnie rekrutujemy. No i poszczęściło nam się. Hold the referendum. I mamy to. Jedyna słuszna partia rządzi w naszym pięknym Szwecji kraju. Jakkolwiek to brzmi trudno po polsku. Trochę nam zajmie zrobienie tego celu wojennego na Polskę, no ale atakujemy Polskę 10 listopada 38. Prawie na gwiazdkę. WTF? Portugalia zaatakowała Rzeszę Niemiecką. No ciekawe jak się będą bili. No, więcej manpowera. O, Francja się rozpada. Będziemy potrzebowali szybko lotniska na Gotlandii jeszcze w sumie. Fokus na naszej artylerii. Desant już gotowy. Prosto na Gdańsk. No ciekawe, czy będzie bronione, czy zostaniemy tutaj wpuszczeni, bo polska obrona będzie ssała. What? Polska ma gwarancję? No nie. Cel gotowy. No teraz czekamy tylko na szkolenie ostatnich dywizji.
ten tego, weźmy jeszcze na chwilę trochę paliwa z zagranicy, sprowadźmy, żeby uzupełnić nasze zapasy przed wojną. No i co? Lecimy! No, nie spodziewałem się Rumunii po tej stronie walki, no ale zobaczymy, jak to nam wyjdzie. A, tylko jeszcze flota niech tutaj wspiera nasze działania podczas inwazji. No i coś tutaj broni tej Polski. Damy radę, nie damy radę, zobaczymy za chwilę. Bo na razie powolutku się przebijamy. Kurco, za obrona! Okazało się, że Polska jednak ma jakieś lotnictwo. O kurde. Trzeba było jednak może więcej budować myśliwców tutaj. I mamy to, pierwszy punkt zdobyty. Polska obrona przełamana. No tutaj w zasadzie w tym momencie to wyznaczamy cel zajęcia wszystkiego i puszujemy, żeby tutaj się wszędzie jak najbardziej rozepchać, nie? W tym momencie. I w sumie możemy też przyjąć do frakcji. A nie. No co za USA walone? A mnie to nikt nie wspiera. No w sumie to odrzuciłem, nie wiem. Weźmy jeszcze dodatkowe bonusy do piechoty. Na razie nasz atak utknął na polskiej defensywie, no ale Polacy raczej nas tutaj nie przepychają. Nie wiem, czemu tutaj moje wojska atakują. Więc siedźmy, niech oni tracą manpowera, niech tracą sprzęt. Mamy jeszcze jakieś 6 miesięcy, zanim zostaną Polacy zaatakowani. Jak to się pięknie tutaj pali, zobaczcie, jak ten pasek zaopatrzenia leci w dół. To jest takie piękne. No zaraz się przepniemy przez Polskę. Straty Polsce rosną, co prawda dość mało i powoli, ale rosną. Nasza obrona jest nie do przełamania, no patrz, no po prostu oni tu siedzą, atakują. Ja sobie tak wymieniam co chwilę trochę pułków. Połowę tych bardziej wypoczętych wysyłam tutaj, bo jesteśmy tutaj bardziej atakowani. I podmieniam z tymi już wykończonymi, o widzicie, na przykład tu są 3 do wycofania w tym momencie, niech tutaj lecą. No i na ich miejsce damy jakieś, o, takie 3, 4, 5 dywizji, które muszą na przykład mieć więcej. A tylko mu to trzeba na jedynce robić, żeby złapać ten moment, kiedy nie jesteśmy atakowani. I lecimy z powrotem tutaj do wymiany. O, i leci nasze wojsko. Nawet nie mamy jakichś większych strat w sprzęcie, zapas myśliwców mamy. Przepychamy dalej w kierunku Bydgoszczy. Zobaczymy, może nam się uda odciąć tutaj te dywizje polskie. XD! Okrążamy! Ile? 14 dywizji polskich pod Bydgoszczą. No to jest po prostu masakra, zobaczcie. Już tutaj wchodzimy. Nasze wojsko jest na drodze i jest! Jesteśmy! No i odcięte. Teraz tylko, żeby nas nie odcięli i domykamy ten kocioł. Polacy próbują się wyrwać z okrążenia, ale my nie damy im szans na to. Polska obrona po prostu przełamana jak na razie, okrążona, nie wie co się dzieje. Chaotycznie się tutaj strasznie broni, bardzo chaotycznie. Oh my god, zaraz zostanę chyba wplątany w jakąś większą wojnę. No i pięknie, 14 dywizji właśnie przegrało i bot je chyba właśnie rozwiązał. W ogóle bot coś takiego robi? Atakujmy dalej tutaj kierunkiem Wisły, spróbujemy w kierunku Łodzi przekroczyć dalej. To jest chyba, nie, to nie jest Odra, nie wiem co to jest. Aż do Niemiec i odetniemy cały Poznań. I dokończymy tutaj kotła. Strata tych 14 dywizji chyba Polskę bardzo zabolała, bo zobaczcie, nic tutaj nie dosyła. Jest po prostu bardzo bierna ta obrona Polski. Jeszcze sprawdzę swój kraj, bo może ktoś mi się gdzieś tutaj desantuje, bo ja całe wojsko z kraju wyprowadziłem. No i polska obrona przełamana, puszujemy dalej, żeby tutaj odciąć ich w wielkim kotle pod Poznaniem. Przydałoby się mieć jakieś ciężarówki, żeby to teraz szybko robić, no ale wiecie jak to jest. Coś za coś, wolałem robić myśliwce. Aż trudno decydować, w którym momencie i gdzie Polaków tych przepchniemy. No wszystko jest zielone, no zobaczcie. Zaraz Toruń zdobędziemy, tutaj się bronimy. Zaraz pod Poznań dojdziemy i kolejne dywizje odetniemy. Toruń zajęty, likwidujemy pewne radio. No i kocioł pod Poznaniem został osiągnięty, chociaż widzę, że mam pewne problemy z zaopatrzeniem. No co w tym dziwnego, w sumie ten Gdańsk pewnie... W sumie to nie wiem jak działa zaopatrzenie w tej grze. Ktoś mi to wytłumaczy w komentarzach? Byłbym bardzo wdzięczny, bo wiecie, to jest jedna z tych rzeczy, których jeszcze nie ogarniam w tej grze. A w sumie muszę przyznać, że nie widzę tutaj żadnego rumuńskiego wojska, przecież mają wspólną granicę. No to wojsko rumuńskie chyba powinno tutaj dojść, nie? I nadeszła polska kontrofensywa. Oh my god! Pchają nas! Pchają nas! Ech, wypchnęli nas z Torunia, ale wiem, że Toruń tu przegrana sprawa, więc nie będziemy się za niego wykrwawiać. Polska nas przepchała tutaj. Zajmiemy pozycje obronne. Kocioł pod Poznaniem już praktycznie zabezpieczony, więc może on tutaj atakujmy. O! I nagle rumuńskie wojsko się zjawiło. Mają czołgi! Mają czołgi! Nie! Gdybym wiedział, że to tak się potoczy, to bym wynajdywał te bronie przeciwpancerne, albo może chociaż przeciwlotnicze. Dobra, przystąpiłem do German wiecie czego i mam nadzieję, że Polska przez to wycofa trochę wojska stąd i tutaj, na południową granicę i tak dalej, bo się ich sporo ich tam zebrało.
Okej, okay, widzę, że Polska, jak tylko przyłączyłem, zobaczcie, zaczyna się cofać od mojej granicy, bo mogę wezwać Niemcy w dowolnym momencie, ale no co to będzie za fan, trzeba samemu pokonać Polaków. No i tutaj kolejny mały kociołek. Polska obrona przełamana, dochodzimy już pod Łódź, jesteśmy tak blisko Warszawy. Tylko coś polityka power, minus 210, nie wiem czemu? Jeee, mamy to, drugi punkt zdobyty. Nie no, trochę nieźle to wygląda. Polska miała tu 400 samolotów, zostało 263. No to chyba jesteśmy tutaj zwycięzcami. My mamy cały czas 111, jak mieliśmy. Pchamy się z naszym atakiem teraz tutaj na Kielce, żeby odciąć Rzeszę Niemiecką już tak totalnie od ziem polskich. No i może wtedy dla ułatwienia już ich wezwę, żeby zrobić ten ostatni push. Chociaż nie, bo zostanę wplątany wtedy w większy konflikt, a na razie mam tylko z Polską i Rumunią. Zobacz, 84 tysiące do 4,5 miliona polskiego wojska. Kolejny kocioł pod Katowicami. Mam nadzieję, że nie słyszycie tego wkurzającego koguta, bo on tu strasznie napieprza cały czas. Kraków wyzwolony. Ja nie wiem, czy dopiero po upadku połowy Katowic Polacy się skapnęli, że są w okrążeniu, bo tak nagle ruszyli do boju. A to ruszamy, żeby okrążyć Warszawę. Nie, ponoć jest jakiś taki bug, tam ktoś mi pisał przy moim poprzednim odcinku z Hearts of Iron 4, gdzie graliśmy Polską, że jak się odetnie stolicę, to nagle jakby supply z całego kraju spada. Więc zobaczymy, czy to jest prawda. Może na przypadku Polski, o ile mi się to uda, bo zobaczcie, jak już ruszyli od razu do boju i odpuszczają, no bot chyba odpuszcza Warszawę w takim razie. Kurde, to już jest totalna kapitulacja. No naprawdę, tu nikogo nie ma, no. Mogę wejść w dowolnym momencie do Warszawy, ale jestem ciekaw tego baga. Ja, no nie wiem, jak to nazwać, to Warszawo walcz! Teraz jeszcze Związek Radziecki zażądał chyba czegoś od Polski, tam robi claimy na niego. No więc Polska znowu cofnęła jeszcze więcej dywizji stąd, na wschodnią granicę. No ja wiem, już po, na ten finał to chyba już zrobię ostatecznego takiego pusha. Tylko niech mi się plan tutaj załaduje i lecimy, no nie, no prawie nie ma polskiego wojska. Co prawda w 30 około dywizji zapchnąłem w okrążeniach i rozwiązałem, no ale tak czy siak, no nie ma polskiego wojska praktycznie. Rumuńskie też się wycofało na swoją granicę. Zobaczcie, tutaj siedzi całe. Ale przez chwilę miałem ciepło przez nich. I lecimy z naszym puszem. Zobaczymy, czy nam się uda, czy nam się nie uda. Cholera, przez przypadek Warszawę zająłem. I mamy to zwycięstwo! Udało się! Wow! Za czwartym razem! Ha! Podbiłem Polskę Szwecją! Polska kapituluje! Mamy to totalnie zwycięstwo! Polska odpada z... O nie, czekajcie, to nie ten mecz. No ale nic, no, udało się. Polska zdobyta. Już nie ma sensu chyba zdobywać tej Bułgarii, bo nic to mi dalej nie da. Potop szwedzki zakończony. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, bo ja miałem trochę zabawę w kombinowaniu tutaj z tym Sfireik, czy jak tokolwiek się to wymawia. Och. A to co? Kolejny odcinek to zemsta Polaków na Szwecji? Dajcie znać, czy chcielibyście coś takiego zobaczyć.